Cześć Mobinki, z tej strony Dragon się kłania, to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Euro Truck Simulator 2 razem z nieznanym na radyjku. Przywitaj się ładnie. No, było go słychać, ale no niestety nie gramy na multi. Dzisiaj nagrywamy sobie nowy odcineczek, bo dawno nie było z Eurotracka, dawno nic nie było na kanale, a wszedł nowy update i siedzimy w nowej ciężarówce, więc wszystko jest nowe. A dzisiaj sobie siedzimy, o tam właśnie taki uśmieszek wam się uśmiecha na kanapie, a siedzimy sobie w Manie TGX Euro 6. Ciężarówce, która była oczekiwana przez graczy przez wiele, wiele lat. Od samego wyjścia tego manika. Ja mam go w wersji najwyższej kabiny, 520 koni, 12-biegowa skrzynia biegów, naczepa Krone standardowo, firanka i wjedziemy skrzynię biegów na Skandynawię. No i może bez zbędnego gadania ruszajmy już, bo szkoda czasu. Damian, tak. To dokładnie jakiś Salomana. Co mam? Powiedział Salomana. Jakiego Salomana? Wiesz, nie, Salo do ciężarówki Man. No tak, no bo inaczej bym nie kupił tego Mana. No tak, tak, tak. To w którym mieście jest? W Krakowie. Keków mówisz, dobra. Jedziemy do... No i trochę felgi są chromowane. Alkoa. Mana. No widzisz, my sobie zjeżdżamy na lewo, lecimy sobie z 14 tonami, tak, skrzyni biegów do Vaxio. Czeka nas 750 km podróży, myślę, że się na odcinku wyrobimy. Jak ta ciężarówka się nazywa? Man TGX Euro 6. Są trzy wersje kabiny, ogólnie jest nowy patch 1.34. Co wniosło? Wniosło właśnie ten... poczekajcie, bo ja muszę sobie troszeczkę dźwięki ściszyć. Ta XXL kabina jest ładna. No, ja mam w najwyższe i czerwony. O, idealnie. Mamy oczywiście nawigację, bez żadnych zbędnych bajerów w środku, bez żadnych tam... firanek dyndających, zawieszek nad szybą, czysta, schlunna, nowa. Do tej pory jeździłem z Kanią S, najeździłem nią 25 tysięcy kilometrów, ale z tego względu, że jest nowy manik, to się przesiadłem do nowego manika. W ruchu AI nie ma tego mana, z tego co mi wiadomo. No i Weko oczywiście nas nie przepuści. Czy Kia nas przepuści? Przepuści nas, dzięki. No mamy tutaj dosyć bogatą gamę skrzyni i silników, bo o ile się nie mylę, to jest chyba od 370 do aż 640 koni, więc rozbieżność, rozpiętość jest duża. Skrzyń jest tak samo różnych. No a my ciągniemy Krona, tak, no... Mogłoby być chociaż... mogłem jeszcze przemalować pod kolor zestawu, ale myślę, to już będzie za dużo czerwonego, więc pomyślałem, że po prostu zostawimy tak jak jest i tyle. No i my sobie lecimy. A może ty tam odpowiedz nam... Ja być? Tak, czemu cię nie ma? No kurna, akurat teraz muszę, jak nagrywam, to muszę mieć... Ktoś musi mieć do mnie sprawę, super, po prostu zarąbiście. Pozdrawiam tą osobę, która ode mnie coś chce. O, czekaj, bo ja coś się nie wyrobię na zakrętach. To nie ja tym razem. Nie, to ja wiem, kto dzwonił, spokojnie. Coś, no coś tam gadałeś? Bo tak no właśnie, te... co u ciebie słychać? Bo ja już zacząłem ferie, jej, jestem zadowolony, 2 tygodnie wolnego. Dzieci, póki możesz. No, ale ten to chodzi do szkoły. A co u mnie? No, u mnie, no moja mama jest chora, pojechała właśnie do lekarza. Pozdrów. Tak, 38...
38,5 stopnia gorączki. Po prostu osłabiona totalnie. No ja jestem zdrowy, odpukać. No i co, mordy, no ferie się zaczęły, mam nadzieję, że streamy i normalnie odcinki będą na bieżąco już, przynajmniej codziennie planuję zrobić serię z widzami w FS-ie. Tutaj z chłopakami też coś muszę podziałać z tą serią na multi, żeby ona też jakoś fajnie była. No i ruszyć z innymi grami, z Eurotrackiem, z CS-em. Więc w sumie zadawajcie pytanka. Tak, Counter-Strike Globale Offensive. Więc jeżeli ktoś chce ze mną tutaj pograć, to serdecznie zapraszam. Nie no, powiem ci, man jest zajebisty. Po prostu... Ja teraz go sprzedam. Typowego, pięknego Kogana. Po prostu ten zestaw jest przekozak, polecam. Przyjechałem nim może 100 km. Już? Albo czekaj. No 100 km przejechałem nim, ale mówię ci, kozak. No szkoda, że nie ma tego. No tego do konfiguracji. Jakiej? No konfiguracja całego tego. Ten tego skania. A, że to jego dodatku. No być może będą, wiesz, niedługo. I mam nadzieję, trzymam za studio SC Software w kciuki również, żeby wydało Renault Range T. To jest po prostu drugi po Magnumce Renault, który mi się w cholerę podoba. Naprawdę. Najpierw była Magnumka i Renault Premium w wysokiej budzie, a teraz Magnumka, Renault Range T i właśnie premiumka, ale mówię wam, przekozak, nie? No i co, mordy, co ja mogę wam więcej powiedzieć? No zadawajcie pytanka, trzeba w końcu ożywić ten kanał, bo kurna, trochę było z przestoju, 3 miesiące przestoju, ale już wracamy do normalności. Co do mapki, bo dużo jest pytań o mapkę. Mapka będzie wydana spokojnie. Z czasem już coraz bardziej. Powiem wam tak, jak do tej pory robiłem te mapy do 17, to żadna nie miała takiego klimatu jak ta do 19. Mówię wam, nieznany, jak ja ją zrobię tak w 80%, to tutaj do swoich testerów wyślę, to po mnie? To a myślisz, kogo mam na myśli, to oni ocenią ją, ale nawet ja już widzę po tym, co ja już do tej pory zrobiłem, że to będzie kozak mapcia. Dobra, czy będziemy wyprzedzać? Będziemy wyprzedzać. Trochę ryzykownie, bo na wzniesieniu. Miejmy nadzieję, że nic nam nie wyjedzie. Iveco, sorry, ale no niestety. Tak, jednak umie. Dobra. Hehe. Nie no, po prostu Magnik jest zajefajny. Polecam każdemu. Dać sobie tego kukutki? Czy nie? Wiesz co, ja myślę, że tak. Wiesz co, zależy co będziesz woził, czy gabaryty, czy jakieś ADR-y, czy zwykłe. Ja wszystko będę woził. Ja jestem wszystko robiący człowiek. No to daj sobie 6x4 napęd. I myślę, że... Właściwie tak mam. Tak, 6x4. Właśnie specjalnie go wziąłem pod 6x4 i załóżmy, nie wiem, jaki ty masz silnik? 640 pewnie wpierdzieliłeś. Jaki silnik? Silnik, kurna, guhercu. 500. 500. Nie ma, 520 jest, albo 480, nie ma 500 w manie. Nie jest. 680. Ale 500-ki nie masz. Jest 520, nie ma 500. No tak. No. I ja mam 680, tak. A, czyli maksa, no ja mam 520, żeby było trochę ekonomiczniej. Bo ja wiesz, z firanką latam.
Co o tym Wiesz jeszcze co? mówi? Powiem ci tak. Mój tato jeżdżąc Volvem, znaczy on jeździł Volvem 500, Euro 6, bo teraz nie jeździ, jeździ czym słabszym. To jak jeździł z załadowaną chłodnią, gdzie cały zestaw ważył plus minus, czekaj, 14 plus 24, 40 ton, nie? 38 ton. To na stówę kręcił 26,5 litra. No, smacznie. On był chyba najbardziej oszczędnym w dawnej firmie kierowcą. Nikt nie kręcił takich norm jak on. To zwolnili go, czy czego firma Nie, już rozpadła? on, wiesz co, on się sam zwolnił. Na pieniążki. Tak, no słuchaj, powiem ci tak. Tak jak on robił frachty, naprawdę za dobre pieniądze, to on powinien dostawać średnio. Tu już nie mówię, że to są, że to po prostu są kokosy czy coś. To są duże pieniądze, oczywiście. Średnio powinien w granicach dostawać 5, 6,5 tysiąca, nie? Bo tyle No. powinno, należało mu się za przyjechany, za podstawę itp. To on dostawał 1/3 tego. Bardzo. To To wiesz, są no. teraz te polskie firmy. No teraz pracuję w innej, no to jest tutaj dużo lepiej, bo tam płacą za Chyba, że kilometr. dołeczka i Tam płacą mu za kilometr, za przejechany kilometr, a nie za wykonane dostawy, nie? O, i piękny manik jest gotowy. Nie, no mówię ci, ten man jest zaje. Ach. Czekaj, jeszcze do niego czepkę zrobię. Ej, czekaj, czuję, ja nie mogę. Co znaczy konfirm? To co? Akceptuj, akceptuj. Pursapę, tak, pursapę. Aha, widzę, Jak to że mam tam. pełne... Trade, proszę się tradeować, tak, sprzedaj moją skanie i chcę... A czy ty masz po angielsku wersję? Ta, English. Nie, ty. Tylko polski. Jezu, jak on pięknie. Czemu ja tu nie zrobiłem czarny opon? Halo. Co się stanęło się? Halo. Co się stało się? Halo, Warszawa, poproszę o naprawę kolejną już. Zaraz pani Kolejną. wjadę i znowu coś rozwalę. Znaczy to nie jest tego naprawa, tylko to jest wymiana, nie? No, Chociaż i mógłbym. czemu mi tak powoli skręca? Bo A se cześć, zmieni. wolne, przyjadę sam. Zmieni czułość tego skręcania kierownicy. Klawiatur? Nie, na. Boże, w menu. Czułość No wiem, kierownicy zmieni. ja wiem. Nie ma kierownicy. E, ma mi się tak. To co? Gdzie tu był jakiś krawężnik czy coś? Aha, tam był krawężnik, dobry. Drzewo. O Jezu, Jak troszkę jaki dużo tych dobry drzew. Tymbark. Polecam Tymbark Kaktus. Do grania, do A, gierczenia. dobry. Dobry. Dobry Tymbark, bardzo. Taki zielony. Co zielony? Poproszę mnie tu naprawić to. No znaczy, Zaraz tu poponę. zależy który zielony Tymbark, bo jest dużo Teraz zielonych tak, Tymbarków. teraz tak brzydko wygląda. Dajcie mi. O, widzę. A. Piękne. 2000 do tyłu. Pomalowany musi być. Teraz jeszcze naczepę do niego ono zrobić. A ty już cały skład robisz, widzę. Dawajcie mnie. Dam, 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 dam. O kurwa. Play. Co? Szukam tego. Kurwa, co jest to? Czemu tak cicho zrobiłeś się taki nagle? No ja cię nie ściszyłem, no sorry. A to Czekaj, ty bo. się mnie ściszyłeś tutaj magicznie, nagle. Czekaj, bo ja Tutaj tu aż mu dupę. kurwa. Hamuj! Kurwa mać. Bardzo Przepraszam. dobrze Plus pan. Dobrze. 18. Testuj to. Nie, Na heble. żoną. Wiesz co? Powiem ci tak, że ten man ma dobre heble, ale tak chwilę potrzymasz i nagle tak ci po prostu wbija w asfalt, nie? Damian wchodzi. Demotywatory. Nie, demotywa... Nie. Demoty...
No tak, no dobrze mówię, głąbie. Złożone słownictwo. Nie wiem, tylko to polskie A, nie tutaj. chusteczka. No, widzisz, Nie, co... muszę polskie dać. No, Nie ogarnę. wychusteczkował mnie, kurna, z Oktawii, ty głąbie kapuściany, ty. O lagę. Lagę. Language, jak już coś, to po pierwsze, a po... Polski. Da. O. Ja ci tam da zaraz, ci tam da. Da. Dobra, wyprzedzamy, bo tu, jak widzę... Siła hamowania na maksa. Dobra, lecimy. A gdzie tu ten tego są takie ten tego? Co? To ten tego Ale do. co? No to jest tego do skręcania klawiaturą. Kontrolery? Tamto. Ale co do skręcania Dobra, klawiaturą? brać. Chodzi ci o Mam sobie radę. czułość. Tata, czułeś kierownicy. Da, O maks. Jezus Maria. No i widzi te ludzie i z kim ja się tu muszę kurczeczki pieczone użerać. Ja nie znam. Ja nie znaję, jak mi pani mają. Ty Personalna kontrola. możesz mi ty powiedzieć, o której my zaczęliśmy nagrywać? Ty się mnie. Tak, ciebie się pytam. Jestem pewny. Tak się zastanawiam, czy robić taki dłuższy odcinek, czy krótszy? Dawaj dłuższy. No a to będzie mi się kurna wiecznie wstawiał. Daj wejdzie i brawo, da. Ja nie Nic. działam. Nic nie, jaki prowadzić. No to dłuższa historia, wiadomo. To dłuższa historia. Bardzo. No, jak ja tam widzę dziadek na pełnej, nie? Pozdrawiamy dziadka, oczywiście. Tam piszcie w komentarzach. Pozdrawiamy dziadka. Bezpieczeństwo się. Demotyzacja. O, Demonetyzacja. właśnie. Demotyzacja. Tak. To po polsku Demonetyzacja. się nazywa. Nie no, man. Ale pod górę Taka powiem nazwa. ci tak, 14 ton ma załadowane, ale ciągnie pod górę, pod Ej, pionową, czemu tego że nie wiem. się da pomalować? Czego? Teraz mi tak wszystko. Do chłodziarki. Da się, wszystko się da. O, ekskluzyw. Po prostu ekskluzyw. Exclusive jakoś coś. Kość na palety, oczywiście. Kość na palety. Ja, to jest paleciara, nie kosz na palety. Pisze kość na palety. Ale posługuj się językiem trackerów. I don't speak No to co mnie to English. interere? To jest twój problem. Nie, to jest paleciara, no mówię ci. No A, dokładnie. bliziutko. To jest Zgadzam paleci... A, wróć. się z tobą. Dobra, policja sobie A tu jest jeszcze takie stoi. rozkładane ciało. Tak, tam jest tego odgromadź ciut. A tu jest jeszcze malowane. Niech się to podobać. Dobra, hamujemy silnikiem, żeby Kołko oszczędniej było. zapasowe. Czekasz? A koło zapasowego? Rozumiem ten tego. Nie, rozbiorę Jak na ci wolę. wystrzeli, to przynajmniej będziesz miał na zapas, nie? Unikt jeszcze. Od razu wybuchają. No to to samo, no. Nie. I mi już nic nie pomoże. Jak już ze mną jadę. Czekaj, no Okej, ta stop. ciężarówka musi wzmocniona pięciokrotnie. Ta plus... O kur... Czekaj... A, żem zahaczył. Dobra, chusta. Kurczaczki. Chusteczka. Z lewa na prawa. Ogólnie trzeba będzie zrobić odcinek z zakupu ciężarówek. Bo mam 14 milionów złotych. Tak, złotych. PLN. Euro mam tylko na tym. Ja teraz mam
na multi. Moim tak zdaniem. Ale powiem ci, że te czerwone zegary tak zarąbiście świecą w nocy, że o Jezu. Masor. Tak, żebyś wiedział, takie primasor, takie. Ale man chyba ma tylko takie czerwone właśnie Mucho grande, podświetlenie. por favor. Muchas gracias, por favor, jak już coś. Tak. Tak powiedziałem. No, to dobrze. No, no, Tylko przydałyby się jeszcze jakieś ładne obrysówki do niego i w ogóle. Ale nawet czysta ciężarówka bez żadnych świateł, obrysówek, ostrzegawczych i w ogóle wygląda bardzo fajnie. Panie, jak zobaczysz mój zestaw, to jest po prostu ma, jak to mówią w Polsce. Nie wiem, jak to tam mówią w innych krajach, bo nie jeszcze. Bo to jest takie afrykańskie, wiesz, takie afrykańskie. Powiem ci tak, że ten man jest bardzo skrętny. Co z tego co zauważyłem, jak skania jest tak trochę toporna z Wolwem w miejscu, to kręci. Ale tutaj, jak wchodzę tym manem w zakręty, Odlaziu. od razu. Dobra. Jak tu Banana trzeba już chyba jeść. coś się pali, że drugą straż już mijamy. I zakup. Tak, do. Okej, okej. Nie no, bo Wszystko za. bym sobie złączył długie Teraz jak światła, ale kupiłeś przyczepę? Aż pomiędzy naczepami. mamy do końca 70 km? Tak, 70 km. O, trzepnęli się. Kurczaczki pieczone. Akurat na skrzyżowaniu, no super, po prostu zaje. Ej, czemu? Ale teraz mi fajnie kierownica chodzi jak Denoxa. Teraz to można jeździć. Czekaj, bo ja tu. Prawdziwe. Jak prawdziwym Ikarusem. Proszę cię, przed Nie. skrzyżowaniem dwóch się strzepnęło. Jedno Volvo, drugie Audi chyba z tego co ja tam widziałem. Panie. A tutaj nie ma. Ale ja tym zwi. Piotr, A masz mod na zimę? Do. Nas igluta. Co? Nie no, powiem wam. Zobaczysz sobie pod końcówkę nagrania, nie jak to. Nie jestem głod. Śmiej się, kim możesz. Zobaczysz sobie na nagraniu, jak to czerwone podświetlenie w nocy wygląda. To czerwone? No, Nie, białe. deski rozdzielczej. Nie, białe. Czerwone. Z modów masz czerwone. Nie mam żadnych modów. Podczep się. Ja mam czerwone. Podstawka. To jest podstawowa, ta z update'u. A ja oni. Oj, znowu się trzepnęli, drudzy. Może w All Inclusive jestem na tego, na ten. Ale zestaw mi ładny wyszedł. No bo A tak się ja nie świetnie. mam tego podstawowego, ja mam wnętrze te drugie, te bogate. No to ja też mam bogate. Ja chyba pewnie się żarów. To wyślij mi na Messengera. Jak wygląda? Tak. To czekaj, zjadę jakieś na pobocze. Co jest niebezpieczne. Gdzie by tutaj zje. O, czerwone. Idealny sposób, żeby przejść. O dziwo, jeszcze mam 0%. A, Nigdy przejechał. nie mów nigdy i nigdy nie mów hop do przodu. Przejechałem 3 km. To jest dla mnie. Ile? 3 km. To jest dla mnie. Bogato, ja Ale przyjechałem nawigacja. bliskość 800 Nawigacja. i bez żadnej stłuczki. A nie jest tu nawigacja, dobra. To zjeżdżamy tutaj, dokładnie. Żeby nie upalić staczka. Wejfary by nie popsuć. All inclusive. Dzięki. No i znowu straż widzę, jasny gwint. Jakby coś się paliło. Mówi.
zdjęcie na Messengerze, tak? Chcesz? No, tak. Ale szkoda. Już ci robię. Oho, nieźle się tam ktoś bawi. A to ja wstałem z krzesła, żebyś się włączyć. Nie no, polecam. Polecam każdemu tego Manika na początek. Bardzo fajna maszynka. No tylko Manik na... Co? No jest na któryś... Nie no, spoko. Ale powiem ci tak, w tej konfiguracji, której ja wziąłem teraz, to kosztował mnie ten man blisko 1 000 000 złotych. Ja u mnie troszkę drożej. Ja dostał na czepę za 170. Czekaj, bo ja to nie wiem. Czekaj, bo ja nie wiem jak tu wierzyć na firmę ty. Ej, czekaj, tu jest TGX. Euro 6. Tak. Czekaj. To go mam. Czekaj, a tutaj dobra jest wjazd, okej. Teraz dzikie drift. Ja mam naczepę. Naczepę nie mogę drift. Nie, z naczepą też możesz driftować, tylko że na modzie z zimą. Ale go zimie tu. Czekaj, bo ja tu... Czekaj, bo ja mam coś takiego, wiesz, ja nie mam drążka zmiany biegów, nie? Przy kierownicy, czy tutaj przy fotelu, tylko ja mam pokrętło przy tego, po prawej stronie przy fotelu. Opie, coś się patrzy, to jest jakiś żart. Czekaj, bo ja tu cofam i nie chcę wpierdzielić się w naczepy obok. Takie małe za 7000, proszę. Za 7000 euro. Tak, żeby się troszkę odkuć. 7000 euro. Wow. Czekaj, bo mnie ciężarówka na wstecznym jedzie do przodu. Brawo ciężarówka. Dobra mordy, my będziemy sobie teraz już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, aby być na bieżąco. Powiedzcie co w następnych odcinkach Eurotrucka oraz Farminga. A my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema!